Witam serdecznie od tej strony. Kolejny dzień, w którym się budzę. A dzisiaj mnie słońce obudziło i dość wcześnie, o godzinie 10 chyba tam. Teraz mamy godzinę 12. No i powoli już jest ogar, suszy mi się wszystko. O kurde. Co to, kwiatuszek ciśnięty w tym? Nie wiem, tak mi się rzuciło w oczy. I wiecie co? Nazbieram sobie patyków i sobie herbatę ugotuję. Tyry, tyry, ty, I'm loving it. Trochę czarny w środku ten piecyk. Rozhajcowało się ładnie. Pięknie się dymi. Docisnąłem kamulami i czekam na wodę. Przypływ jest. Widzieliście w poprzednim odcinku, jak tutaj było o wiele więcej tego terenu, nie? I się dowiedziałem, że przypływ jest mniej więcej no to dwa razy w ciągu dnia i jest po pół metra. Czarna herbata cytrynowa. Ja wam powiem, że muszę sobie kupić toporek, taki mały, fajny, na wypadek takich dziwolągów, którymi się nie zmieszczą do tego piecyka. I się tak zastanawiam, czy by sobie nie zostać tu parę dni i dopiero potem za jakiś czas ruszyć dalej, bo teraz się pogoda zaczyna. Dzisiaj mamy, kurde, nie wiem, 13 stopni, 12. Posiedzę sobie tutaj i potem sobie ruszę i nie będę wam przez jakiś czas nic nagrywał, bo to jest tak zarąbiście. Prąd mam z solara, bo mi ładuje 150 watów. Pełno mam patyków, żeby sobie grzać wodę na prysznicę, żeby żarcie robić. No, taki slow life to się nazywa, chyba tak? I przede wszystkim bardzo tani. I to mi się bardzo podoba. Bo żyje się w zarąbistym miejscu, powoli i bardzo mało się wydaje. A ta koza to był zakup, strzał w dziesiątkę. Nie dymi mi w mordę, wszystko leci do góry. Żadnego syfu nie zostawiam. Same plusy. Brakuje mi tam stolika, ale tu są zarąbiste kamienie na stolik i sobie zrobię stolik. Wszystko, co sobie człowiek wymyśli, to tu jest. Dobra, po małych perturbacjach jest stolik i dorzucamy, żeby się tam coś ugotowało, bo to się bardzo szybko pali. Ja gotuję się. Dobra, zalewamy herbatę. Jeszcze nie wiem, czy będę stąd uciekał, ale na 100% chcę sobie drewna ładnego naszukać na zaś. Okej, sporo już mam, to dokończę i będzie git. Ładnie to teraz zepnę tym kikiem. Wsadzi się go tu. Mi się to nie rozsypie, jak wsadzę się do tego. Jak się wsadzę do bagażnika, nie? I chyba sobie wezmę takiego kamula, bo zawsze jak się w terenie kąpię, to mam upieprzone stopy od błota. A tak na tym kamieniu, jak stoję i się kąpię, to jest git. Zmieści się wszystko. Jeszcze tego kamienia gdzieś tu upchnę, ale może trochę mniejszego. Może nie tego, a tego z mojego stołu. O! Na tym się też przecież wyciąpciam. Kamienia tutaj dałem. I co, zamknie się czy nie? Co się ma nie zamknąć? Piecyk schowany. Dwa ładne kąski drewna też.
Możemy zamknąć Starlink, krzesło i jesteśmy gotowi. 9 w cieniu, a odczuwalno o wiele więcej, ale potem ma być w 13, 12, 12 i o taką pogodę walczyłem. Rozejrzałem się po okolicy mniej więcej i pojadę na rzymskie miasteczko, które jest nieopodal, na spacer, bo tam jest taki półwysep i na tym półwyspie było rzymskie miasteczko. Ale mam trzy ważne rzeczy: śmieci, sklep i miejscówkę. I na miejscówkę dalej pojadę tam w Ciul, bo widziałem, że tam są też takie fajne spoty. Dobra, jedziemy. Cała ferajna ze mną. Mysza. I co? Może jeszcze zatankować? No, teraz się trochę będę musiał pomęczyć z odpaleniem, ale powinien odpalić raz, dwa. Pięknie. I ten, się pytacie, czemu ja tak gazuję przy odpaleniu często? Bo jak nie przygazuję, to często mi gaśnie. Coś mi się wydaje, że tej miejscówki za rok albo za dwa lata może już nie być. Bo tutaj robią wszystko, żeby się rozszerzyć, mam wrażenie, że oby nie. A ten, odnośnie, bo tam się ten, śmiałem z tego, że jak pierwszy raz wyjechałem, to COVID, drugi raz wyjechałem, to wojna, a trzeci raz wyjechałem, to przecież to trzęsienie ziemi, kurde. Już to tam okropnie ludzi pozbawiło życia, widziałem. O, o, co to mi spadło? A, butelka stąd. No bo tonę w śmieciach, to już mówiłem. A tym razem nie jedziemy do Lidlusa, tylko jedziemy do Plodine, ichniejszego tutaj sklepiku. Dobrze skręciłem? Skręć w prawo. Tutaj gdzieś w prawo chyba będę musiał. Są kosze na śmieci. Wziąłem sobie po takiej ichniejszej puszeczce, a la gulasze, a la coś takiego. Cztery klementynki. No i robimy zakupy dalej. Ciekawy jestem, jak to smakuje. Po 3 euro to jest aż 15, prawie że dwie dychy. Jak edredy. Jak znalazł. No to jakby ktoś pytał, czy mam coś do samoobrony, no to proszę bardzo. Jest siekierka. Są zakupki. Teraz kosza na śmieci na gwałt szukać muszę. Uporałem się z najważniejszymi rzeczami. Teraz można jechać zwiedzać rzymskie ruiny i popatrzeć, czy coś tam nie zostało. Zatrzymałem się na takiej miejscówce. Słońce jeszcze świeci, godzina 15:92 mi jeszcze daje, widzicie? Widzicie? Ile już mi dzisiaj dało? Naładował mi na fulla akumulatory. Już mi 830 W dał. Jeden solar w lutym. Idziemy zwiedzać archeologiczne. Jakie archeologiczne? Rzymskie miasteczko. Ruiny. Albo może tam są jeszcze te Rzymiany. Cholera wie. Oby coś zgubili i żeby się dało na oko znaleźć w jakiejś puczce. Tak, na marginesie to ta też była wyspa, ale teraz jest to półwysep z taką restauracją Wizula. Może tu zjemy kiedyś w jakiejś restauracji, co? No, ale idziemy. Tak se to wygląda z lotu ptaka i tutaj kiedyś tego nie było i se była wyspa. Idziemy w prawo, dobrze? Jeden? Dobrze, idziemy tu. No tutaj to bym nawet widział sens w poszukiwaniach, tylko szkoda, że to stanowisko archeologiczne, nie? Taki odpływik. Dużo połacił terenu się od tego wału, nie? Na bank by się tu coś znalazło, chociaż po 2000 latach to... A zresztą zejdźmy, zobaczmy. Chociaż po 2000 latach to tego mułu tu tyle przyszło, że szok, nie? Bez kitu z tym drewnem, to ja teraz jestem pochrzaniony. Ale by się to jarało, a ile tu tego jest? Jak najbardziej jest tu szansa coś znaleźć, moim zdaniem. Podmywa to, wypukuje te rzeczy. Mogą monety na wierzchu być. No tylko kurde, strasznie zasolone to jest. To jest sól tutaj mam. Ta. O! Zobaczcie, ile żelaza leży. Żelazo na żelazie. I kto? Kto mi tu... Jak ja tu nie znajdę czegoś starego. O, jest coś zielonego. Ale gwóźdek. Zielony gwóźdek. No ale
pełno takich pierdół, jakiś guzik nawet, ale to wszystko współczesne. Idę tam dalej, tam gdzie są, bo są domki, raczej ruiny są w takich klifach, zobaczycie za chwilę. To jeszcze chwilę pokrążę i tam polecę. Saper jeszcze do mnie dzwoni, pyta się co robię. Ja mówię, szukam, co to za krążek kapsar. Zobaczcie tutaj, jak fajnie widać drogę, która szła w czasach rzymskich. I teraz tak, to jest chyba gdzieś tu. Tak, że tu poszukam. Tu poszukam czegoś. Jakieś jajo jest. Może jakaś erozja, coś. No tu fajnie to wygląda. Chcecie mi powiedzieć, że ten murek to po Rzymionach? Tam jest jakaś tablica, zaraz zobaczymy. Dolazłem już do końca wysepki. Nie wygląda jak to po Rzymianach, po jakichś Chorwatach chyba. Te Rzymiany to jednak potrafią se poukładać, nie? Ciekawe, co tu jest stare, a co jest nie stare. Na takiej zasadzie. A jednak. I patrzcie, nawet mozaika gdzieniegdzie jest. Ciekawe, czy to jest jeszcze gdzieś tutaj. Ale no, to poprawili to. Ale jest. Mogłoby być tu jakaś wizualizacja, jak to wyglądało w Anglii, tak wszędzie praktycznie jest. No mozaiki się zachowały. No idziemy zobaczyć, no. No jest pozostałość po tym. Może to wyglądało jakoś pięknie. Trzeba przyznać, że sporo pokoi. Tak to mogę skomentować. No, sporo pokoi. Idę jeszcze tutaj obczaić trochę ten dół. Może coś tam znajdę wypukane, może coś. No, udało mi się chyba znaleźć jakiś relikt po tamtych czasach. Wyświechtane, jak nie wiem. Ale to chyba jakiś kawałek dachówki rzymskiej czy coś. No dobra, poszukajmy chwilę jeszcze. A tu kolejne jakieś chałupy, a może kolejna jakaś willa. No. No byli se tu Rzymiany. Ciekawe jest to, że bardzo duża część tego już jest pod wodą. Od 1 do 4 wieku to budowali. 35 metrów jeszcze w tamtą stronę. I w tamtą, i w każdą inną. Musiał być mniej wody może. Okna nikt nie wybił. Mandatu za wycieraczką nie ma. 20 km stąd jest zarąbista miejscowa nad morzem. No i tam właśnie się udaje. A tu jeszcze chcę wam pokazać malownicze takie. Ja tu w prawo muszę jakoś dziwnie tak. Cholera, o co tu chodzi? Tak? Dobra. O, jakiś kościółek. Ładnie tu. Tu jakiś posąg. Skojarzył mi się z tym. Z jakimś papieżem. A może i to był papież? Cholera wie. No takie ciasne uliczki tu są. I ogólnie Pula to jest chyba miejsce, które polecę każdemu na Van Life'a, ze względu na to, że jest pełno zarąbistych miejsc do zwiedzania. I kolejna sprawa, są zarąbiste miejscówki na Van Life'a. Ja mówię pod Waniarzy, nie? Pula. I ciepło jest, byleby nie, wiecie, nie trafić na taką arktyczną pogodę, jak ja miałem. Ale na ogół tu jest 6-8 stopni w nocy i koło 12-15 w lutym w dzień. Ale miejscuwa! Jakie miejsce! Oby tam jeszcze płasko było na tyle, żeby można było stanąć bez spania jakoś krzywo. Ale genialnie. Powiem wam tak. Okurza twarz. Jak wyjdę, to będzie wiało. I jest jeszcze możliwość zjazdu tam na dół, tylko że się trochę cykam. Dobra, teraz się będę mało odzywał, bo wieje pewnie. O, jak wali. Jest chyba szansa przejechać tak. Tak, i tutaj, bo widzę, że jeździli. Uwaga, wieje! I tędy przejechać. Chyba dam radę. Ale pizga niemiłosiernie.
Spróbuję tam zjechać na dół. Czekajcie, tu jest zachód, tam jest wschód. Jakby mi się tam jeszcze udało podjechać. Ryzykujemy. Tak troszkę strasznie. Zawsze się mogę wycofać. Gdzie tak do góry mi idzie? Wiecie co? Nie chciałbym na bok polecieć. Ale tam jest fajnie. Nie ma źle, nie ma co się bać. Przejechałem ten pierwszy ten, ale tam będzie zbyt hardkorowo, tam się boję. Tam się już nie podołam. Tu jest super miejscowa, naprawdę piekielnie. Ale jestem kurde na bok przychylony dość mocno. No i tak mam fajne miejsce, no już nie kombinuj Adam, bo się jeszcze to źle skończy. Okej, miejscowa zrobiona. Na piecyku sobie będę dzisiaj grzał żarcie. Starlinka dałem. Tutaj. Tam dałem Starlinka, a tu sobie będę grzał nóżki i jednocześnie sobie robił paszę. No, idealnie. Tą płytę tutaj dałem, żeby mi nie wiało, bo pod spodem mocno wieje i mi teraz nie wieje. I jeszcze się to będzie odbijało od tej płyty i mnie grzało. I zachód jest dosłownie za chwilę. I będą piękne, piękne gwiazdy dzisiaj, bo no bo jest kurde bezchmurne niebo i drewna jest pełno na plaży i to w okropnej ilości. Ale będzie się jarało. Dzisiaj poeksperymentujemy i to co zwykle plus fasola czerwona rozpalamy. A i jeszcze przyprawy i ajwar, nie? Piecyk już płonie. Oj, trzeba dorzucić. Tu słychać, że się już zrobi. A dym leci w głąb lądu. I już jest po zachodzie. Pasza zrobiona. Już patrzymy jak wygląda. O kurde. Coś pięknego. Jemy. Zrobiła się godzina, no północ się zrobiła. I halo, wszystko tutaj zombiaki zabija i tak dzisiaj spędzę dzisiejszy dzień montując wam filmy i oglądając zombiaki i halaka. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało. Klementynki. Trzymajcie się. Cześć.